Dzień dobry kochani, witam Was, Alice z przyszłości, ale przychodzę do Was na początku tego vloga, żeby powiedzieć Wam o kosmetykach, które miałam ostatnio przyjemność testować, a są to kosmetyki marki Health Labs. Ja testowałam serię Glow On, czyli taką rozświetlającą, wygładzającą, przywracającą blask naszej skórze. Chciałam Wam powiedzieć o produktach, które mi się najbardziej spodobały. Pierwsze to serum Glow On, jest to serum Tetra Witamina C10% i jest to serum, które ma właśnie rozświetlić naszą skórę, dodać jej blasku, wyrównać koloryt. I to, co mi się najbardziej w nim spodobało, to to, że ono jest naprawdę lekkie i ma taką formułę. W ogóle ma przepiękny zapach, delikatny, ale przyjemny, bardzo szybko się wchłania i pozostawia na skórze bardzo delikatną, ale jednak taką warstwę. Mam wrażenie, że po prostu potem wszystkie produkty wyglądają lepiej. Ja zawsze nakładam jeszcze na to jakiś krem z filtrem albo zwykły krem do twarzy, natomiast ten produkt świetnie się sprawdzi jako taka baza pielęgnacyjna właśnie do rozświetlenia Waszej skóry, przywrócenia jej blasku. Jeśli na przykład Wasza skóra jest ostatnio taka poszarzała, macie wrażenie, że jest taka szorstka, to na pewno ten produkt przywróci jej blask, sprawi, że skóra będzie taka gładsza. Naprawdę świetnie się sprawdził u mnie jako taki pierwszy krok w pielęgnacji i rano, i wieczorem. Oprócz tego używałam krem pod oczy. Ostatnio Wam mówiłam, że szukam czegoś nowego i oto proszę. Jest świetny krem pod oczy, który również jest rozświetlający i on ma tutaj w sobie peptydy. Dzięki niemu uzyskałam efekt takiego bardziej wypoczętego spojrzenia. Zniwelował cienie pod okiem i zdecydowanie rozświetlił tą okolicę, więc robi to, czego ja oczekuję od kremu, zwłaszcza takiego na dzień, bo na noc może czasami lubię konkretniejsze formuły, natomiast jeśli chodzi o coś takiego na dzień, to zdecydowanie jest to świetny produkt właśnie po to, żeby rozświetlić to nasze spojrzenie, aby nawilżyć i tak zregenerować tą skórę bez konieczności jej przeciążania, bo ten kosmetyk, mimo tego, że ma naprawdę fajny skład, to jest dosyć lekki i szybko się wchłania, to nie jest bardzo tłusty produkt. Ma naprawdę fajną konsystencję, przyjemną właśnie jeśli chodzi o rozprowadzanie produktu pod okiem. Tutaj świetne nawilżenie. I jeszcze jeden produkt, o którym Wam powiem, to jest krem nawilżający. Mam tutaj jeszcze krem regenerujący, który stosuję bardziej tak na noc, natomiast krem nawilżający, który stosowałam na dzień, świetnie się sprawdzi dla osób, które potrzebują jakiegoś takiego nawilżenia przed jeszcze kremem, na przykład z filtrem, ale może niekoniecznie takiego serum z witaminą C. Znowu bardzo delikatny, przyjemny zapach i taka... Ja lubię kremy, które tak można powiedzieć suną po skórze, suną po twarzy, ale czujecie, że ją nawilżają, że nie trzeba ich nałożyć nie wiadomo ile, tylko symboliczna ilość wystarczy i to właśnie w tej linii najbardziej zauważyłam, że nie musicie nałożyć bardzo dużo produktu, wystarczy naprawdę niewielka ilość i już będziecie widzieć efekty, już ta skóra będzie nawilżona, czy pod okiem, czy po prostu na całej twarzy. Te kremy świetnie sobie radzą, świetnie nawilżają i to widać naprawdę już po kilku użyciach, że ta skóra jest taka jędrniejsza, bardziej wypełniona, nie ma żadnych suchych skórek, nie jest taka szara i zmęczona i to jest coś, co dla mnie było bardzo ważne. Możecie oczywiście te produkty ze sobą łączyć, możecie używać ich oddzielnie, natomiast całą linię naprawdę bardzo serdecznie Wam polecam. Cieszę się, że mogłam te produkty przetestować, bo naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyły. Teraz z okazji zbliżającego się dnia mamy z moim kodem ALICE25, macie minus 25% zniżki na wszystkie produkty na stronie Health Lab. Promocja będzie działać w dniach 21-23 maja. Wy tego vloga oglądacie 20 maja, także od jutra na stronie kod będzie już działał i możecie śmiało go używać. Wszystkie informacje zostawię Wam oczywiście w opisie pod filmem. Marce Health Labs dziękuję bardzo za możliwość przetestowania kosmetyków, no i oczywiście za to, że są partnerem dzisiejszego vloga.
dobry kochani, ja już skończyłam, no powiedzmy na teraz montaż. Wstawiłam pościel do prania, także pościel się pierze. A ja słuchajcie się zbieram, lecę do biblioteki, dlatego że do dzisiaj muszę oddać książki. I tak się zastanawiam, czy tą jedną przedłużyć, czy nie, jeszcze nie wiem. Także oddaję tą, którą przeczytałam, zobaczę, czy wypożyczę coś nowego. No i tak, zobaczymy, co tam jest ciekawego, może coś wpadnie mi w oko, także idę. Przy okazji będzie spacer. Dzisiaj mam na sobie płaszczyk, wczoraj jak byłam na tych zakupach z plecakiem, to było trochę cieplej i miałam tylko bluzę, ale dzisiaj jest chyba 7 czy 8 stopni. Niby świeci słońce, niby wiecie, tak wiosennie, ale no, ja nie lubię takiej pogody ogólnie, bo to właśnie najgorzej można się pochorować, bo niby już jest ciepło, ale jeszcze płaszcz. Wychodzicie i jednak jest ciepło i się zgrzejecie i tak ciężko z tą pogodą, więc stwierdziłam, dobra, wezmę ten płaszczyk, najwyżej go sobie zdejmę, ale ta jeansowa kurteczka jakoś mi tutaj nie pasuje. Pytałyście, skąd ona jest, to jest kurtka z Top Shopu. Ja ją kiedyś kupiłam chyba na Zalando, jak jeszcze był tam Top Shop. I tak, wzięłam sobie tą torbę materiałową Notting Hill, włożyłam książki i lecę. Ostatnio popełniłam ten błąd, że nie wzięłam torby na książki i musiałam nieść w ręku, więc dzisiaj już spakowałam i będę mogła coś zabrać z powrotem, jeśli coś mi wpadnie w oko. Także ja nie przedłużam, lecę i mam nadzieję, że będzie fajny spacer. Po drodze posłucham sobie jeszcze audiobooka, bo ostatnio nie było na niego czasu, a chciałabym go skończyć, bo jestem po prostu bardzo ciekawa, co się wydarzy. To jest książka, pokazywałam Wam we współpracy z BookBeat, Perfekcyjna rodzina. Zostawię Wam autora i tytuł w opisie, jakby ktoś chciał sobie posłuchać. Także puszczam audiobooka i lecę do biblioteki. Wypożyczona. Niestety tą jedną musiałam oddać, bo była rezerwacja, ale jedną książkę mam i stwierdziłam, że idę się przejść tutaj do Parku Oliwskiego. Jak już tutaj jestem, no to szkoda nie podejść, także zabieram Was na spacer. Słyszycie te ptaszki? Idealne warunki do czytania. Żeby było jeszcze trochę cieplej, bo jednak trochę wieje i czuć taki chłód, ale myślę, że kilka stopni więcej i byłoby super. Ale w płaszczyku powiem Wam, że nie jest źle. Zaczęłam czytać Kiedy odszedłeś, czyli drugą część tej książki, którą teraz przeczytałam. Polecaliście mi, żeby przeczytać, jeśli mi się spodobała ta pierwsza, więc stwierdziłam, że zobaczę, czy jest, i była w bibliotece, były nawet dwie sztuki, także wypożyczyłam i stwierdziłam, że usiądę sobie tutaj i poczytam. Myślałam, że się uda tam bliżej przy tych kolorowych kwiatkach, ale wszystkie ławeczki są zajęte, także siedzę sobie tutaj kawałek dalej za palmiarnią, ale jest przepięknie, słuchajcie. I polecam Wam, zabierzcie siebie do jakiegoś parku, weźcie książkę, kupcie sobie jakąś kawę na wynos albo zabierzcie z domu i
Jak tylko będzie w miarę przyjemniej, w miarę ciepło, to taki spacerek i czytanie, nawet wiecie, rozdział czy dwa przeczytać sobie, usiąść na 15 minut i naładować baterię. Brakowało mi trochę tego, bo ostatnio było, wiecie, ciągle zwiedzanie, wyjazdy. Już zatęskniłam za pięknym Trójmiastem i Gdańskiem i w ogóle polecam Wam przyjechać tutaj właśnie wiosną, przed takim pełnym sezonem, jeżeli chcecie się tak faktycznie nacieszyć tutaj bez tłumów, bo myślę, że jak zrobi się jeszcze teraz troszeczkę cieplej, to będzie naprawdę super pogoda i super warunki. W majówkę, wiadomo, było na pewno tutaj dużo ludzi, ale myślę, że teraz maj będzie jeszcze taki w miarę, a potem od połowy czerwca, wiecie, wakacje, no to będzie już tutaj coraz więcej ludzi, także jeżeli chcecie przyjechać, to ja polecam teraz właśnie jeszcze w maju. No i tak do połowy czerwca myślę, że jeszcze nie ma tragedii, ale w wakacje jednak tutaj często są tłumy, chociaż w Parku Oliwskim niekoniecznie, także polecam Wam się tutaj wybrać, pospacerować i usiąść sobie z kawą. Jakiś śpiewający ptaszek do mnie przyleciał. Chowa się tam. Wróciłam, akurat się skończyło pranie, także idealnie. Chwilę musiało się chyba przedłużyć, bo jak ustawiałam, to była godzina 40 coś, a minęło troszeczkę więcej. A już kiedyś tak miałam, że w trakcie jakby, nie wiem, było półtorej godziny, a później pod koniec troszeczkę ten proces prania się wydłużył. No nieważne, w każdym razie wyszłam i przed chwilą zaczęło pikać, więc za chwilę wyjmę. Ale chciałam Wam pokazać, co kupiłam, bo weszłam na chwilę do Lidla po kwiatki, bo w tym, co wczoraj byłam, nie było i udało mi się kupić oczywiście kwiatki. Tutaj są piękne tulipany. Wzięłam tym razem więcej, 15 sztuk, ale były takie ładne różowe. I udało mi się kupić nowość, czyli te lody proteinowe. Niestety była tylko ta wersja. Chcieliśmy kupić z orzechami, no ale niestety nie było. Wczoraj nie było w tamtym Lidlu, dzisiaj udało mi się w tym znaleźć, ale tylko tą klasyczną wersję. Natomiast bez dodatku cukru, 116 kalorii w jednej sztuce. No i zobaczymy, słuchajcie, czy dobre, czy nie. Ale jak już były, to stwierdziłam, że biorę, bo właśnie o nich ostatnio rozmawialiśmy. Oprócz tego na szybko waciki, bo wczoraj zapomniałam. Wzięłam też dark i tutaj jakaś nowa formuła, biodegradowalne, plastik zebrany na obszarach przybrzeżnych. I jeszcze wzięłam kefir, jakbyśmy chcieli robić racuchy, bo wczoraj już nie miałabym miejsca, żeby to wszystko zabrać. I kupiłam też tą herbatę Basilur Magic Nights. Ona jest w saszetkach i jest już normalna, taka jakby liściasta, sypana. Ale ja wzięłam te 25 torebek i ona jest naprawdę bardzo smaczna, już ją mieliśmy i jakiś czas temu się skończyła, więc jak tak zerknęłam, że są te herbaty, to od razu znalazłam właśnie wersję Magic Nights, także polecam. To jest właśnie taka czarna herbata, ale smakuje naprawdę dobrze. No i wspomniana wcześniej książka z biblioteki, polecaliście właśnie kolejną część i może dzisiaj obejrzę sobie wieczorem film z tej pierwszej części książki, no bo jak już przeczytałam, to można obejrzeć, a dzisiaj nie mam jakichś większych planów. Kuba ma tam swoje rzeczy do nadrobienia po wyjeździe, ja swoje, więc książkę mam, drugą część, a dzisiaj może właśnie obejrzę sobie film z tej pierwszej książki. Także ja robię sobie kawę, siadam zaraz dalej do montowania filmów, kwiatki idą do wazonu i odkładam też te rzeczy. No i te lody od razu do zamrażarki, mam nadzieję, że będą dobre. Dam Wam znać, może w weekend sobie zjem. Dzień dobry, kochani, witam Was kolejnego dnia. Tak naprawdę wczoraj dla Was nie nagrywałam, więc jeszcze dzień później, mamy dzisiaj niedzielę. I o, jakaś nityczka mi tutaj odstaje. Idziemy na spacer, jest piękna pogoda, chociaż temperatura mówi co innego, jest trochę chłodno. Ja założyłam tą bluzę taką fioletową i na to taką, to jest biker się nazywa chyba, taka kurteczka. Ona ogólnie wymagałaby prania,
ale nie wiem, czy po prostu ona jest do odratowania. Muszę się zorientować w temacie, ale no bardzo ją kiedyś lubiłam i właśnie zawsze na wiosnę wyciągałam. I dzisiaj stwierdziłam, że nie zakładam płaszcza, ja przywołuję wiosnę. Mam nadzieję, że będzie już teraz coraz cieplej. Prognoza pogody mówi, że tak ma być. Więc my dzisiaj idziemy na spacer. Wczoraj właśnie nie nagrywałam, a przedwczoraj, jak widzieliście, wygrał jednak serial Daisy Jones and the Six, a nie film z książki. Także dzisiaj może jeszcze wieczorem, jak wrócimy, się uda obejrzeć ten film. Lecimy korzystać ze słoneczka. Spacerek udany. Co prawda faktycznie trochę chłodem wieje, ale jest słonecznie, ptaszki ćwierkają, jest tak 12 stopni, ale wiecie, jak tu przywieje, to inna jest odczuwalna temperatura. I co, ja jadę do domu, a Ciebie zostawiam. Idziesz biegać. Kuba idzie biegać. Do czego Pan się przygotowuje? Nie wiem, czy już można mówić, że nie zapeszę. Mów, najwyżej nie wstawię. Do triatlonu. Poważnie. Jest tutaj w Gdańsku i rok temu widzieliśmy i tak w sumie chyba Ci się przypomniało przed wyjazdem, nie? Także Kuba idzie biegać, trenować. Jutro może będzie ćwiczył, znaczy ćwiczył, pływał po prostu. Tylko czeka jeszcze w ciepłym Bałtyku, dokładnie, tylko czeka jeszcze na piankę. Także ja jadę do domu, Kuba się tutaj przebierze i bieganie. No i co? Widzimy się w domu. Powodzenia. Widać w każdym razie, że sezon się zaczyna, bo ludzi jest sporo, wiecie, każdy chce skorzystać ze słoneczka. Ja się zbieram. Mam co prawda jedną misję po drodze, gdyż na wyjeździe kupiłam sobie tego jeżyka i później kupiłam sobie ciastka. I mi tak zasmakowały, że stwierdziłam, że chcę kolejne, ponieważ już jedno opakowanie zeszło. Także jadę kupić, mam nadzieję, że w jakiejś Żabce dostanę, bo są to teraz moje ulubione ciasteczka, moje odkrycie, także zmykam, jakaś kawa, herbata i może właśnie sobie poczytam albo obejrzę ten film. No zobaczymy, słuchajcie, także jedni biegają, inni idą czytać. W ogóle zobacz, jak mi urosły włosy, dopiero co je obcinałam. Chyba trzeba znowu iść tutaj, tak ciachnąć style. Myślicie? No cóż, kochani, niestety nie udało się dostać nigdzie jeżyków kokosowych. Byłam w trzech Żabkach w okolicy i wszędzie były tylko dwa smaki, nie było nawet miejsca na te kokosowe. Także mówi się trudno, jutro albo pojutrze po prostu kupię sobie zapas. Teraz mam herbatę i delicję, także dzisiaj do czytania delicję i herbata waniliowa. I stwierdziłam, że poczytam sobie teraz z godzinkę, kiedy odszedłeś, czyli to jest właśnie ta kontynuacja, zanim się pojawiłeś, a później może wieczorem włączę sobie w końcu ten film z pierwszej części. No ciekawa jestem, co wydarzy się w tej kontynuacji. Zobaczymy, może też jak mi się ta spodoba, to sięgnę po jakieś inne tytuły autorki, dlatego że wcześniej nic od niej nie
czytałam, a wiem, że jest dosyć popularna. Wiele jej książek gdzieś tam się pojawiało w księgarniach i zawsze jej gdzieś tam w każdym razie widziałam, ale nie czytałam, także biorę się dalej, bo już troszeczkę przeczytałam za Kiedy odszedłeś i mam nadzieję, że dobrze będzie się czytało. Teraz już nie będziemy nigdzie tak jeździć, to będzie więcej okazji do tego, żeby czytać gdzieś tam wieczorem czy po południu, jak skończę pracę i montaż, także bardzo się cieszę, bo powiem Wam, że mamy maj, więc zbliżamy się powoli do połowy roku, co za tym idzie, powinnam zbliżać się do 12 książek, dlatego że w tym roku chciałam przeczytać 24, żeby wychodziło tak mniej więcej 2 w miesiącu. Nie wiem, jaka jest liczba książek teraz. Musiałabym teraz szybko przeliczyć, bo ostatnio nie robiłam żadnej aktualizacji na Instagramie, a tam Wam relacjonuję i dodaję do wyróżnionej relacji wszystkie książki, które w tym roku czytam z taką małą recenzją, bo chciałabym właśnie, żeby to było wszystko w jednym miejscu. Skończyłam na książce numer 7. Potem przeczytałam jeszcze Maybe Someday, to jest 8, licząc tą pierwszą część to jest 9, jeszcze chyba była jedna książka, 9 albo 10, także jeśli przeczytam tą i jeszcze kolejne w maju, to wydaje mi się, że może tak być, że idę równo, wiecie, że w połowie roku będzie 12 albo nawet troszeczkę więcej, zobaczymy jak wyjdzie w maju i czerwcu, ale to też pokazuje, że jakby systematycznie czytam i trzymam się tego wyzwania. W jednym miesiącu są 3 książki, w innym na przykład jedna, tak jak w kwietniu, więc troszeczkę to różnie wygląda w zależności od miesiąca, natomiast myślę, że chodzi głównie o to, żeby właśnie ta średnia się zgadzała, wiecie, to nie chodzi też, żeby czytać na ilość, ale dzięki temu, że mam to wyzwanie, że jakby sama siebie kontroluję, motywuję się też do tego, żeby szukać jakichś nowych tytułów, nowych książek. Wy mi coś polecacie, widzę czasami, że inne dziewczyny jakąś książkę polecają, czy coś nawet na Instagramie, czy na Reelsach, to od razu sobie zapisuję tytuł i dzięki temu łatwiej mi później czytać fajne książki, które gdzieś tam, nie wiem, czy tematem mnie interesują, czy po prostu autora lubię. To nie jest dla mnie, jakby wiecie, czytanie na ilość, tylko motywuje mnie to, żeby czytać więcej, żeby na koniec roku faktycznie wyszło tyle książek, bo wiem, że wtedy będę z siebie zadowolona, ale jakby chodzi też o sam proces, o to, żeby czytać regularnie, żeby to się stało po prostu taką rutyną, codziennością, a jeśli nie codziennością, no to żeby to gdzieś tam w Waszym tygodniu po prostu miało miejsce. Także jeśli ktoś na przykład teraz chcę dołączyć do wyzwania ze mną, do takiego wyzwania czytelniczego, to zachęcam, myślę, że niedługo zaktualizuję właśnie Wam na Instagramie, jak tam idzie moje czytanie i zrobię te mini recenzje, bo właśnie przez te wyjazdy zapominałam i jakoś tak nie skupiałam się na tym, żeby to dodawać na Instagrama, natomiast oczywiście książki dalej u mnie są, także na pewno to uzupełnię i dajcie znać, czy też w tym roku mieliście jakieś wyzwanie czytelnicze, 2 książki na miesiąc, to jest super, jeśli jest ich więcej, no to jeszcze lepiej, ale no, takie moje wyzwanie było, żeby to były 24 książki w rok. Zobaczymy, czy wyjdzie tyle, czy wyjdzie więcej, czy może mniej. Mam nadzieję, że będzie to 24 albo i więcej. Że ja biorę się za czytanie. Mam tutaj coś słodkiego do herbaty i herbatę waniliową w moim kubku z Londynu. No niestety we Włoszech jest bardzo mało Starbucksów, na Sycylii w ogóle nie ma, także ciężko o kubeczki. Może kiedyś będzie na Sycylii Starbucks i jeśli wrócę na wyspę, to sobie kupię. Lubię te kubki, bo zawsze mi przypominają o jakimś konkretnym wyjeździe i mam właśnie z Lizbony, z Edynburga, Baleary, no to z Majorki, z Krety, z Londynu właśnie, także zbieramy. Także trochę się rozgadałam o tych książkach, ale biorę się już za czytanie przy weekendzie. Fajnie jest, lubię tak po prostu sobie wygospodarować chwilę na to, żeby usiąść z kawą czy herbatą i sobie tak poczytać, także serdecznie Was również zachęcam, a Wy możecie dać znać, co aktualnie czytacie, jaką książkę, czy coś polecacie. Może ostatnio coś fajnego udało Wam się znaleźć, także zostawiajcie tytuły, bo nie tylko ja, ale i Wy możecie skorzystać, bo może też będziecie szukać jakiegoś tytułu i ktoś akurat poleci fajną książkę. Także biorę się za czytanie. No dobrze, słuchajcie, książka poczytana i właśnie nakładam
kończę nakładać samoopalacz. Ostatni raz chyba nakładałam przed wyjazdem i dzisiaj zdecydowałam się na ten Bitan. Ostatnio były na niego promki w Rossmanie, więc jeśli jeszcze jest i chcecie coś przetestować takiego szybkiego do opalania, to polecam. O, właśnie mi tutaj poleciał płyn. To jest ten samoopalacz taki godzinny. Ja go nakładam najczęściej wtedy, kiedy nie chce mi się, nie wiem, z jakiegoś powodu czasami mi się bardziej chce nakładać na całą noc, a czasami mam ochotę nałożyć tylko na godzinę czy półtorej, to wtedy używam właśnie tego. On troszeczkę, jak widzicie, jest ciemny, widać to jednak na ciele i trzeba uważać, żeby wszystkiego nie wybrudzić, więc ja zawsze sobie zakładam jakieś takie, powiedziałabym, ubrania, które można pobrudzić. Jak gdzieś siadam, no to podkładam sobie jakiś taki kocyk czy coś. Natomiast szybko, bo godzina, półtorej i macie gotową opaleniznę i jest naprawdę ładna. Wszystko zwykle się dopiera w praniu, jeśli chodzi o takie ubrania po samoopalaczu, ale jednak on bardziej jest widoczny na ciele niż taki, który nakładam na całą noc. To jest akurat Bielenda Mgiełka Kokosowa, ciało i twarz dwa w jednym. Ja na twarz nakładam co innego, ale to zaraz Wam pokażę i to nakładam na całą noc i to raczej niczego nie brudzi. Nigdy nie miałam z tym problemu, więc jeśli wolicie takie bezpieczne rozwiązanie, to na całą noc nakładam wtedy to i zmywam rano. To nakładam na całe ciało oprócz twarzy. Na twarz nakładam takie kropelki samoopalające z Veolia Catch the Sun. I one się świetnie sprawdzają. Mam już je naprawdę dosyć długo, a jeszcze zostało mi gdzieś tyle. I czasami dostawałam pytania, czy ja to zostawiam na całą noc. Nie. Szczerze mówiąc, miałam zrobić taki test, bo trochę się bałam po prostu, że będzie za mocny efekt, wiecie, po całej nocy. Natomiast zazwyczaj zostawiam go albo na kilka godzin, albo zmywam po prostu wtedy, kiedy zmywam cały ten samoopalacz godzinny. No myślę, że dzisiaj zostawię na półtorej godziny, więc po prostu wtedy pod prysznicem też umyję twarz, natomiast już wtedy ten efekt taki delikatny, naturalnej opalenizny na twarzy rano będzie widoczny, nawet po takiej godzince, półtorej to się u mnie sprawdza. Ja po prostu wolę to do twarzy, bo mam wrażenie, że te inne samoopalacze często zapychają cerę, a tutaj macie takie składniki pielęgnacyjne też, tak? Także ja polecam, kupiłam to chyba na jakiejś promocji wtedy, więc myślę, że teraz też będę polować na jakąś promocję albo zniżkę, już nie pamiętam, chyba przez... Tak, na ich stronie wtedy były promocje, także na twarz nakładam to, może kiedyś zrobię test całonocny, dajcie znać, czy ktoś nakładał te kropelki na całą noc, czy one po pewnym momencie po prostu już przestają opalać i efekt jest taki sam rano jak po godzinie, czy dwóch, czy może budzimy się rano i jest tragedia. Także dajcie znać, ja to zostawiam. Jeśli chodzi o dłonie, stopy, to ja teraz nie nakładam, ponieważ byłby po prostu dla mnie za mocny efekt i to by się odcinało i zawsze po prostu pod koniec, tak na pół godzinki przed zmyciem, dokładam tutaj na wierzch dłoni i stóp i wtedy wszystko wygląda ładnie, naturalnie, bo gdybym nałożyła to jakby na cały proces opalania, to zawsze wychodzą po prostu mocniejsze te dłonie. Wiem, że są jakieś tam tipy, żeby nakładać wcześniej krem, żeby to się równomiernie, wiecie, żeby ten efekt był taki równomierny, ale u mnie to się po prostu lepiej sprawdza, żeby nałożyć pod koniec na krócej. Także dzisiaj samoopalacz, więc tak, dołożyłam tutaj. Tą rękawicę również Wam polecam, ona jest dostępna właśnie też w Rossmanie i ja ją po prostu później myję, ona schnie i następnym razem jest nowa i świeżutka do użycia, także książka poczytana i teraz można iść obejrzeć film, zanim się pojawiłeś. Także niedzielny wieczór z samoopalaczem i filmem. Kuba właśnie idzie czytać książkę, wcześniej on oglądał coś w salonie, ja czytałam, teraz się wymieniamy. Ale wiecie, po wyjazdach każdy ma jakieś swoje rzeczy do obejrzenia, do nadrobienia. Także tak, pomyślałam, że Wam szybko przypomnę, wypiszę te produkty w opisie pod filmem, bo czasami dostaję pytania. To są moje trzy ulubione produkty, jeśli chodzi o samoopalacze i zawsze je mam w swojej szafeczce tutaj, także to kupuję zawsze na promocji, bo jest już naprawdę drogie. Chyba 70 zł kosztuje w pełnej cenie, więc ja wtedy nie kupuję. Zawsze kupuję na promocji, wtedy na zapas, na przykład dwa opakowania, żeby już było w zapasie, a to jest dosyć przystępne cenowo, bo chyba 15 czy 20 zł
w stałej, jakby regularnej cenie. To już jest droższe, chyba około 100 zł, natomiast no naprawdę jest wydajne i przynajmniej mnie tak nie wysypuje. Teraz mam jakąś krostkę, no ale mam okres, więc czasami coś po prostu wyskoczy, ale poza tym naprawdę super do twarzy. I tak, uciekam włączyć film i później może się do Was jeszcze odezwę, jak już to zmyję i będę nakładać normalną pielęgnację. Się nie da oglądać bez chusteczek. No dobrze, słuchajcie, jestem. Nie oglądajcie tego filmu bez chusteczek. Nagle po prostu zaczęły płynąć łzy na koniec. Kto czytał książkę albo oglądał film, ten wie. Nie wiem, na co ja się łudziłam, skoro zdałam zakończenie, ale musiałam odsiedzieć 10 minut po tym, jak się film skończył, żeby dojść do siebie i się zebrać. Chodzę do Was, bo nakładam pielęgnację i idę już spać. Samoopalacze pozmywane. Nałożyłam też później sobie maseczkę nawilżającą. Polecam Wam bardzo tą książkę i film, jeśli jeszcze nie znacie tej historii. Ja o tym kiedyś słyszałam, ale jakoś po prostu po to nie sięgnęłam i no ostatnio byłam w tej bibliotece i mówię, dobra, przeczytam sobie tą książkę. Dobrze, że nie widziałam właśnie filmu nigdy, bo myślę, że to by mi zepsuło cały efekt, wiecie, czytanie książki. Jakby, no wiecie, ta historia jest specyficzna, więc gdybym już widziała film i zaczęła czytać książkę, to już by po prostu nie było to samo. Także teraz zaczęłam czytać drugą część i no też jestem ciekawa, w jaką stronę to pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze będzie się czytało, także film obejrzany, serial też skończyłam, Daisy Jones and the Six, i tam gra ten sam aktor. Wiadomo, ten film, zanim się pojawiłeś, powstał wcześniej, serial Daisy Jones and the Six to jest tak naprawdę nowość, ale tak, to jest ten sam aktor, no i serial też jest rewelacyjny, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście serialu i nie czytaliście książki, to polecam Wam książkę Taylor Jenkins Reid, właśnie Daisy Jones and the Six, o fikcyjnym zespole muzycznym. Bardzo wciągająca historia i w ogóle jestem w szoku, jak można fajnie zbudować, wiecie, historię o zespole muzycznym. Ja jeszcze wcześniej nigdzie nie widziałam takiej historii, takiej książki, więc aż ciężko uwierzyć, że to jest fikcyjne, że to, wiecie, nie jest jakiś prawdziwy zespół. Powstały też do tego piosenki oczywiście, możecie posłuchać na Spotify, więc uważam, że fajne takie połączenie, przeczytać sobie książkę, potem obejrzeć serial i muzykę, posłuchać, no bardzo mi się podobają w ogóle te piosenki. Luca Dasnau jest cudowna, także polecam przesłuchać sobie na Spotify. Także tak, ostatnio właśnie tak fajnie, bo znajduję takie rzeczy, które mogę przeczytać, a później obejrzeć coś na ekranie, adaptację. No także pielęgnacja nałożona, film obejrzany i kończymy ten weekend, kończymy tego vloga. Ja się będę z Wami już żegnać. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Tak jak Wam wcześniej mówiłam, piszcie, co ostatnio fajnego udało Wam się przeczytać, albo możecie też napisać, jaka jest Wasza taka ulubiona książka, coś, co przychodzi Wam do głowy, jak ktoś prosi o coś do polecenia, do przeczytania, co byście polecili, jaką książkę, jaki tytuł. Ja się z Wami żegnam, widzimy się, mam nadzieję, już niedługo w kolejnym vlogu. Zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i wciśnijcie sobie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienie na przykład właśnie na telefon, kiedy opublikuję nowy film. Do zobaczenia, buziaki, pa!